Cześć, no z tym gdzie z tej strony Tanac i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Witam was na odcineczku z koledzy zamiedzy. Jak koledzy zamiedzy, to witam was z nowym nabytkiem. W końcu udało nam się zmienić naszą przecząsarkę na coś większego. Jak widzicie, przecząsarka Kuna. Wymieniliśmy sobie tamtą przecząsarkę na coś troszeczkę większego, tak więc daj Boże, żeby inna ta przecząsarka fajnie nam tutaj działała. Dzisiaj pojedziemy sobie, przetestujemy oczywiście, jak to będzie wyglądało. Czekamy jeszcze na sąsiadów, by przejść po worki z pszenicą. Oczywiście, jak odcinek się podobał, możesz zostawić łapkę do góry i będzie bardzo fajnie. Będziemy sobie tutaj lecieli dalej. Jak widzicie, 8 tysięcy na naszym koncie jeszcze jest dostępne, tak więc fajne pieniążki nam się tutaj trzymają. I będziemy sobie lecieli dalej. Naprawdę troszeczkę już mamy tego ukoszone. Kto był na live, to wie, ile już mam tutaj ukoszone zboża, ile rzepaku. Bo rzepaku mam, już wam mówię, ile rzepaku mam ukoszone. Rzepaku mam ukoszone. Jezus. Czy nie mam rzepaku tutaj? Lel. Już jestem u siebie, no ja jestem u siebie na gospie, nie mam rzepaków z tym? Jakim cudem to się stało? Mój Jezus. Kurwa, okradli mnie. Nie no, powinien mieć rzepak, na pewno muszę sobie go oddać, bo na pewno miałem rzepak. No ale ktoś mi ukradł, ty. I miałem zasypany rzepak tutaj w silosie, a jego nie ma. Ten dziwna sprawa. Soję mam zasypaną, jak widzicie jeszcze. Jęczmień też jakieś zboża są. Problem się stał. Duży, duży problem. Sąsiad przyjechał. Witam, Witam sąsiedzie. sąsiada. Cześć. Ty, Słuchaj. problem kurwa jest. Jaki? Okradli mnie. Jak okradli? No, z Bina mi rzepak wywieźli. Jo! No nie ma. A ja nie chcę, żeby pan, ja po pszenicę przyjechał. Ale mi ukradli. Ale jak to możliwe? 14 ton poszło gdzieś, nie wiadomo gdzie. Jo, no ty chyba sobie jaja robisz. No było i nie ma. Nie, no Nie niemożliwe. sprawdzają nas. Może pijany gdzieś wsypałeś, kurde, nie pamiętasz nawet. No, pusty jest silos. No nie gadaj, naprawdę? Język mu się plącze, słychać. Nie plącze mi się za język. Tam się, Kurwa. czy ty jesteś Ej, my pijany? nie mamy, nie, u nas nie ma go. No to coś. Zabrali mi. Kurna, sąsiad, to jest niemożliwe, że ci coś zabrali. No, do, tutaj sypałem, o tu. Tu. Sypywałem i leciało. Olek, sąsiad ma rację. Ale Nie co? ma tego rzepaku u niego. No nie mam. Ale na hałdzie miał, czy Nie gdzie? no, w silosie Nie, wsypane. w silosie wsypane miał. Silos może dziurawy. Nie no, to by leżało pod spodem, a nic nie ma. Nie ma. Ciągnęło. A kiedy ty dosypałeś? Dawno? No, niedawno. No, u nas nie ma go, bo już Ja może sprawdziłem wszystko. sąsiad, może tobie się to śniło? Nie no, na pewno nie przeszkosiłem, no przecież ile pola rzepaku mam, bez przesady. Czarny I sen to z od tych wszystkich rzepaku. pól dało ci 14 ton, tak? No. I to 14 ton całe wsypałeś tutaj. No tak, wszystko poszło do silosu. Ale silos może wejść 8. Teraz tego nie ma, tak? No nie ma. Nie no, Sąsiad, tu mam to... duży silos, to tu więcej wejdzie. Sąsiad, mi się wydaje, że to tu jest w środku, tylko tego nie pokazuje, wiesz? Może tak być. Weź No. potem przyczepić, zobacz. Nie no, nie no, to trzeba będzie rozpiąć po Tak, trzeba odcinku, będzie ale zrobić. Tutaj te trzeba worki są, będzie, naszykowane no, mam. wytoczyć postępowanie i kurde winnego szukać, bo to może serio ukradli. No, przeporąbane, ale dobra, tutaj dawaj worki, załaduj mi leci, bo Dobra, ja podjeżdżam, bo noc to się do robi. robota, Tak, nie? noc się robi, a roboty No jeszcze sporo. dzisiaj to ci powiem, później się za robota bierzemy, także prawdopodobnie chyba będziemy po nocy kończyć, co? No, możliwe bardzo. Tak mi się wydaje. Ile masz tutaj te 10 worków, czy masz Tak, więcej? 10 worków, 10 worków, tyle ile chcieliście, 10 worków, naszykowałem. fajnie. Fajnie, bardzo fajnie. I co, 350 zostaje? Tak Dodać, jest, czy tak nie? jest, będzie. Dobra, no to fajnie, to się Nie, cieszę. Ja nie ci można zaraz, 50. słuchajcie, słuchaj od razu ten, zrobię przelew, co by inaczej to było już, wiesz. Nie ma problemu, dobra, ładujemy. A właśnie, kurde, sąsiad, ja miałem gadać z sobą. No co tam? Słuchaj, czy ty jesteś w stanie mi dzisiaj, czy ty jesteś w stanie przyjechać dzisiaj, sprasować na słomę? Gdzie tam słomę macie? No kurde, za domem. Zdążyłbyś? Przed nocą. Myślę, że ja pojadę sobie przecząsnąć łąkę i mogę pojechać. Pracę podpiętą akurat to. Kurde, powiem ci, bym był wdzięczny, bo noc idzie, ja nie wiem, czy to czasem jutro nie będzie padało, a wiesz, szkoda by było, bo to świeża słoma. Szkoda, jakby w nią padało, nie? No, ogarniemy na spokojnie, bez problemu. Dobra. No wiesz, jak dasz radę, to dasz radę, jak nie dasz radę, no to trudno, nie? To będziemy A myśleć tam. wtedy, nie wiem, czy tam jutro, czy... 65 będę Palimy najwyżej tam, coś. przecząsał. To mówisz, że co? 5 będę przecząsał, to damy radę. No, najwyżej słomę Nie ma też przyjedziesz problemu. przecząsnąć. Nowy Tak bym... nabytek mam to akurat. No Można właśnie, przetestować. to jak mi się kurde kątem oka coś rzuciło, idę zaraz zobaczę, co tam masz nowego. Bo jestem sam bardzo ciekawy, co żeś kupił. A Tu czy co było? ty miałeś jaką? Ty miałeś małą przetrząsarkę, czy co ty Ta, miałeś? ta. Na dwa było. Teraz O mam na jest! cztery. Na dwa? Ta, no na dwa miałem. Takiego małego pająka ty miałeś? Ta, małego pająka. Teraz mam tego większego. Ja pierdzielę, To jest serio? pajęczyca, To ci czarnowdowica. powiem szacun, to ty miałeś coś takiego jak my mamy. No, coś takiego, no.
Ale sprzedałem to w pizdziat, daj spokój. I tak żeś długo się ten... Dobra, czekaj, sobie tylko burta i na zamknę. No to idealnie, na dwie kółka wlazła. Jo, ci powiem, jeszcze dwa worki by tu wcisnął, no, nie? No, spokojnie. Idę zobaczyć, co tam masz nowego kupione. No fajna, ale też nie jest jakaś super szeroka, co? No nie, no, ale zawsze trochę więcej weźmie, nie? Jakby nie było. No jo, a co, tych łąk wcale chyba jakiś super no duży nie, ja tam masz, jedną co? Łąkę mam tylko, jak na razie, tak więc na razie to mi wystarczy. Nie, fajnie, w ogóle ze 60 fajnie, bardzo no, fajnie wygląda, nie? Idealnie pasuje ja tak. Ja ci powiem, my tam gdzieś w przyszłości też pewnie. Ciekawe, czy to czasem tak nie będzie, nie? Że jak ty kupisz sobie większą, czy my w przyszłości od ciebie tej nie odkupimy, nie? Tej przetrząsarki. Może tak być, no od razu z traktorem może to odkupić później. Nie no, z traktorem raczej nie, bo... To pewnie nie będzie zdejmował i się zardzewnieje wszystko. My raczej, nie, no nie. My raczej za 60 rozglądać się nie będziemy, ale dzięki za propozycję. Ale myślę, że nad tą przetrząsarką będziemy mogli się kiedyś tam zastanowić. No, za parę sekund możemy się zastanowić, zobaczymy fajne, jak to pójdzie, nie? Kurwa, świnia mi uciekła, ja pierdolę sąsiad! Gdzie? Tutaj biego. Nie, a ty nie przejmuj się, te świnie... Ty, my mamy chyba świnie z jednego, od jednego handlarza, nie? Możliwe, no. One są jakieś normalne, bo u nas one też... Za bramę poszła. Za płot. Dobra, zostaw ją, ona tam na... A, ona sobie wróci. Jo, przyjdzie. Tylko czekaj, bramę tu im otwórz, nie tu drzwi. Nie, to nie tu, a tutaj też. A stąd uciekła. O Jezus! Co? U mnie jedna chopie, jedna przygnieziona przez belkę leży, nie? A u mnie jedna przez drugą gryzie, jak ktoś. Dobra, nie patrzymy na to. Dobra, nie, a niech sobie żyją tam, dobra. Sąsiad, lecę w pole, jo, taką przyjaźń prosować jeszcze, to... Ty, tam jak mówię, jak będziesz miał czas, to przyjaźń wtedy, jo, nie? Podjadę, no nie ma problemu. Dobra, na razie, ho. Czym się? Jezus, rzepak mi zabrali jeszcze. Co ja im zrobiłem? No, pojedźmy sobie na pole. Przetrząsnijmy tą łączkę. Dobra, taki początek i już... Problemy same. Dobra, jedziemy. Kurde, akurat po kierownicy teraz chodzi coś. Ja pierdolę, zaktualizowałem sobie GHB i teraz tak leciutko chodzi, że to masakra. Jakby w ogóle nie ten. Nie było żadnych tych blokadek, ale fajnie, mi się podoba. A co najważniejsze, ogólnie ustawiłem sobie ustawienie karty graficznej i naprawdę mam tak płynną grę, że jestem sam w szoku, nie? Normalnie to jest coś pięknego. Chyba, żeby tak każda gra chodziła teraz. To normalnie chce się grać, nie? Naprawdę jest bardzo płynnie. Zobaczymy, jak to na odcinku będzie wyglądało, ale też raczej powinno być bez problemu. Dobra, rozkładamy sobie. Włączymy i wjeżdżamy tutaj. Niestety nie mamy halogenów. Ale no, zawsze na światach można powiedzieć, dobra, wszystko działa, przetrząsać się, to najważniejsze. No to więc gitara się ma, nie? Zobaczcie, jak fajnie to tutaj nam idzie. Nie wiem, czy jeszcze dźwięków nie muszę sobie z gry ustawić głośniej trochę. Bo coś trochę cicho te dźwięki dzisiaj są. Ta 60 jakoś przygasła dzisiaj. Jakoś tak cicho się zrobiła. No ale zobaczcie, no to jest już różnica. Taką przetrząsarką, a tą, co mieliśmy wcześniej, to jest niebo a ziemia normalnie, nie? Zobacz, jak to ubywa. Tak to można sobie pracować elegancko. No, oni tam gdzieś biegają. Bo jeszcze nie wyjechali ładnie z gospy. Dobra. Coś jeszcze kradną, kurwa, u mnie. Nie, ładnie sąsiedzi. Tak robić. Dobra. Jedźmy sobie. Dawaj, 60, nie stawaj, bo nie ma czasu. Trzeba mu prasować, jechać to, żeby zdążyć. Worki się rozdarły? Burwa, jak się worki rozdarły. Kojta. Co tam się stało? Teraz słuchajcie. Co się stało? Wyjeżdżamy i worków nie ma. Jak to nie ma worków? Rozdarły się. To nie ma worków, kopie. Gdzie są worki? Nie wiem. Tu cię w silosie chyba. Weź zobacz, mordo, zobacz u ciebie w silos. Czy czasem ten. Ej, kurwa, sypało się do silosa. Sypało się? Jakbyś mógł to przyjeść, no mi wejść. Albo dobra, to my sobie przyjedziemy. Dobra, znowu to potem ogarnę. Ja pierdolę, ale że z worków. Cięcie. Ja zrobię krótkie cięcie i od nowa nasypię do ja pierdolę, masakra. Jadę, nie? Jadę, w środku mam kamerę, dojeżdżam do bramy, biorę kamerę z zewnątrz, patrzę pusta półka. Mówię, co jest. No, ja dobra, ja zrobię krótkie cięcie i sobie ogarnę te worki. Dobra, sąsiad, idź tam działaj. Jo, ale co działać, no. Dobra, o ja pierdzielę, jeszcze worki zaciągło do silosu. Co to? Masakra. Co tu się dzisiaj dzieje to? Kraksa masakra normalnie, dobra. My sobie cofamy. Ja pierdolę, jestem w szoku, nie?
to inaczej to nie można powiedzieć. Ta optymalizacja, jak zrobiłem sobie w tym panelu NVIDII, to tak chodzi zarąbiście płynnie, że jestem rozpierdzielony. Zobaczcie, eleganckie 60 FPS-ów cały czas, no teraz jakieś spadki czasami są, ale tak to jest naprawdę zarąbiście. Czego tu chcieć więcej normalnie, nie? Zobaczcie teraz, nawet powyżej 70 FPS-ów wbija nawet, to jest masakra. Tak płynnie to można grać sobie z OBS-em, nie? Tak to zawsze OBS-a się włączało i nie było takiej płynności, a tu jednak teraz to zadziałało trochę i ta płynność jest dosyć fajna. Więc serdecznie też polecam, żebyście sobie zobaczyli poradniki na YouTubie, żebyście sobie zoptymalizowali tą kartę graficzną swoją. Tam jakieś ustawienia trzeba inne pozmieniać i naprawdę to daje radę. Bo widzę różnicę dużą, bardzo dużą różnicę, naprawdę, nie? Ja podczas nagrywania potrafiłem mieć po 20 FPS-ów, a teraz mam 60, to jest różnica naprawdę, dosyć spora teraz, tak? Oczywiście internetowy to jakiś był. Bo tam chyba chłopaki pływali, dlatego się wydaje. Zanim ja ogólnie... Zanim oni to załadują, to ja powinienem być przetrząśnięty, tak mi się wydaje. To pole. No, teraz robotka to idzie. Teraz to ta. Nie wiem, czy dobrze wjechałem, czy nie będzie za bardzo. Chyba za dużo będzie zostawione, ale to nic. Się ogarnie na spokojnie. A przecząsa się zarąbiliście teraz, panie kochany. Teraz to jest to, co trzeba było tutaj zrobić na tej serii od razu, a nie się męczyć. Masakra, 90 FPS miałem przez chwilę. Coś pięknego. Ja pierdzielę, jak to... Przez jakieś parę ustawień, jak to się mogło tak zmienić, nie? To jest hit. Hit nad hitami, nie? Naprawdę. Ale dobra, ważne, że robotka nam tutaj ubywa. Sobie przetrząśniemy łączkę i pojedziemy popracować sobie tam do chłopaków. Myślałem, że sobie tutaj zwinę to, ale przetrząśniemy i może później jeszcze jak sobie popracuję, to przyjadę i to zwinę, ale to zobaczymy. Na razie trzeba to przetrząsnąć i jechać chłopakom pracować. Jak są, to im spracujemy. Jeszcze też troszkę roboty mam, bo troszkę do koszenia mam i troszkę również do prasowania, tak więc tutaj też troszeczkę będzie się działo. Wiadomo, jeszcze po zapakach trzeba wszystko porobić, trzeba rzepak najważniejsze zasiać, tak więc no, trzeba się tutaj koszeniem zboża zająć na pełnej, żeby tutaj ten rzepak gdzieś można było sobie zaplanować, żeby go gdzieś zasiać. Tak więc tutaj robotki też trochę na tej serii mamy. Coś się będzie tutaj działo. Pyś. Dobra. Na pełnym gazie non stop jeżdżę, to jakbym tak zwalniał, to może by to lepiej wychodziło, ale i tak jest w porządku. Zobaczcie, chwila mamy, zaraz będziemy mieli to skończone. 13 minuty odcinka, dosyć to zleciało. Ale tam jakieś problemy były, tak więc no... Jezus. Czasami te lagi serwerowe też. Troszkę ciężko, ale ładne, że... Najważniejsze jest to, że 60 fajnie sobie daje radę, że nie mulią tutaj tak bardzo pod tą górkę. Tak więc to jest to bardzo fajny plusik. No i fajnie to też przetrząsa, jakby nie było, nie? Jednak jak była tak zwana dwusłoneczkowa ta przesarka, to teraz jest 4, to jednak dwa razy więcej, podwójną robotę jakby się robi. Tak naprawdę, jakbym dwa razy zrobił przejazd, to tyle, żeby jednym przejazdem. Bardzo fajnie to tutaj wychodzi. Dobra. Zaraz będziemy mieli przetrząśnięty, jedziemy do sąsiadów. Jest 18 godzina, troszkę nam zejdzie jeszcze tam. Wyprasować to wszystko i tak dalej, to też nie będzie aż tak łatwo to szybko ogarnąć, ale postaramy się jak najszybciej to zrobić. Bo dzisiaj kosić raczej nie będziemy już wjeżdżali. Zajmiemy się w kolejnym odcinku może koszeniem jakimś. Czy poza odcinkiem, może teraz lodowaniem gnojowicy, czy coś tego typu. Se tutaj ogarniemy, może byśmy beczkę też wymienili, troszkę pieniędzy na naszym koncie jest, byśmy przydali beczkę do gnojowicy, kupili jakąś większą. Żeby nie było, że będziemy musieli jeździć nie wiadomo ile razy. No przecież masakra teraz, jak trzeba tą beczką jeździć non stop. Tam za dużo pojemności nie ma. Więc nie ma aż tak ciekawie za bardzo z tym. No jest pożądane, dobra. Łyczek tutaj herbatki jeszcze. Resztki herbatki, lecimy sobie dalej. No chłopakom też już ładnie, te ziemniaki też porosły, mój Jezus. Ziemniaki równe. Normalnie ze zbożem mają. I soja też na pełnej. Panie majster. Zobaczymy ile oni tam prasowania w ogóle mają. Ciekawe.
Ale się okaże. Dobra. Możemy 60 tu postawić. Weźmy, zapalmy wszystko. To pozamykajmy bramę. O Jezus. Kurwa, nawet tutaj zamknę. O. Wyjdzie podwórko, brama została zamknięta. Wyjeżdżam. Wyjeżdżam na usługę prasowania. Ja to chciałem, to. I jademy do chłopaków. Muszę bramę pozamykać teraz. Zamknijmy sobie bramę. Czekajcie. O, tak zrobimy. I teraz możemy sobie oczywiście pojechać. Zobaczymy, ile tam prasowania jest. Akurat prasa jest pusta, tak więc idealnie się złoży, że będziemy mogli sobie to elegancko ogarnąć. Mój Jezus. No i teraz oczywiście od razu lepiej, bo troszeczkę ciszej jednak. Maseju jest, jakby nie było. Fajnie jest to teraz, że każdego dnia na kanale pojawiają się jakieś odcinki. Tam też to fajnie wyżdży. Może odcinek w sobotę zobaczycie, albo w niedzielę zobaczymy jeszcze. Bo w Requesta będę chciał sobie nagrać jeszcze i... Czy w Requesta już mam nagranego tak naprawdę. Ale jeszcze serię z Adamem możliwe, że sobie nagramy, zobaczymy. A dzisiaj jak oglądacie to... jak nagrywam ten odcinek, to jest czwartek i dzisiaj wydaję sobie odcinek z Deforesta za godzinkę, o godzinie 16 u mnie na kanale będzie odcinek z Deforesta, a później polecimy sobie. Kolejny dzień będzie z Deforesta, dobrze myślę? Deforesta, jutro będą sąsiedzi w piątek. Gdzie oni to mają? Pasowania? Mogę wjechać tamtędy, jakbym wiedział. Przejdźmy sobie tutaj. Gdzie oni to mają? Tamto? Kurwa. Gdzie oni to prasowanie mają? A snupki zbierają sąsiedzi. Ty sąsiad, gdzie to jest do prasowania? Chodź, pokażę. Ja jestem silny, że ty tak w ogóle tak szybko przyjechałeś. Czy już skończyłeś przetrząsać? Tak, już skończyłem, no. Ty, czekaj, wiesz co, ja może ci ciapkę odstawię, bo ty się tu nie wykręcisz. O, możesz odstawić, żeby nie porysował. No, przestawię, bo ja i tak go będę używał, bo będę za te belki chciał za tobą zwozić, wiesz? No dobra. A to tutaj z tyłu, te? A tam to zarośnięte chwastami. A to, tutaj coś w ogóle jest? A dobra, to, dobra. Jest trochę pokosów, trochę jest, że nie będziesz miał. Nie wiem, ile belek tutaj może dać, ale powiem ci, że ta sama z tego dosyć fajna. Nie no, co ty. Ja liczę, że 5 da. 5? A powiedz mi, z 150 byś robiła? 120. 125 mam, albo 150, już nie pamiętam dokładnie. No dobra, to rób takie jak tam robisz. Tak, ogarniemy, dobra. No, polecę. Działaj. Dobra, to wjeżdżamy wtedy. Boże, no tylko laga dużego nie było, bo masakra przecież będzie. Dobra. Wjeżdżamy. I lecimy, zobaczymy jak to będzie sypało oczywiście. Ile belek da. Tutaj jakiś nieduży pokos był w sumie. No zobaczymy, tutaj będziemy sobie dookoła, bo tutaj pewnie też jakoś dookoła jeździli chłopaki. Jakiś pokos. Pokosy na poprzeczniaku trzeba wyzbierać i no. Kurwa, jak tutaj zawinął gdzieś. Traktorem tak nie zawinasz. Dobra. Malutku. Teraz łogień. No jednak trochę w sumie 5 da może i da, ci ulwi, zobaczymy. Na razie prasujmy. Chwilę połowa belki się zrobiła, więc na spokojnie. Tutaj z tym prasowankiem bożym. Jego mijaka też im tu poprawię, żeby nie było. Wciągniemy go. Cofnijmy na ten poprzeczniak może. Żeby go też zabrać. Z tamtej strony sobie pojedziemy. Pokażcie jak to wyjdzie nam tu. Dobra, zaraz powinna być pierwsza belka wyrzucona. Trochę im da jednak tych belek. Pusta prasa była, to akurat. Wiedzmy sobie na prosto, wiedźmy, żeby tu problemów nie było żadnych. I łogin. Łopór. Dobra, 99 i 100, dobra. Stój.
Pierwsza belka poszła. Czekajcie, ją zatrzymam sobie. Żeby ona sobie stała w miejscu, żeby gdzieś nie uciekła, żeby to też... Bo ktoś mógł sobie fajnie to pozbierać. Dobra, lecimy z kolejną. Ja tutaj mam przypisane belki, myślałem, że tu mogę zmienić, tutaj nie mam zmiennej, dobra. Rura. No, jednak może tych 5 belek da. A tu... Winśmiunka. Dobra, iść. Pasów ta ciungo też trochę, ale to mniejsza o to. Trochę tutaj spracowanie też nam zajdzie, jakby nie było. Troszeczkę trzeba tutaj sobie pojeździć. Ale to sobie ogarniemy na spokojnie. Czy wieczorne przyrząsanie może być? Czy przyrząsanie zgrabianie? Bardziej powiedział. W tym przejeździe da belkę? Chyba nie, w tym już nie da. Iść. Jak to będzie w tej, z tej strony jedna beleczka, więc bajunia. Za trzy może będą, 3-4. Dobra, jeszcze... O, dobra, dobiło. Wyrzucamy beleczkę. Pyk. I ogień dalej. Tam gdzie mam... Sumę zbierają, też pracowane już mieli zebrane, więc... Oni fajnie, bo... Mają zrobioną łąkę, sianokosy mają skończone, a jednak dopiero... Można powiedzieć, że na pół metku jestem sianokosów, bo... Jeszcze zgrabianie i prasowanie, to więc... Roboty troszeczkę też tam będzie. By nie było. Dawaj, masy i ogień tutaj pod górkę, a nie... Cię tutaj... Stopuję z tą prasą. Spik. Fajnie, naprawdę fajny odcinek. Fajny początek naprawdę, bo tutaj... Jakieś dymy się zadziały. Ktoś mi rzep ukradł, ale... Dobrze, że aktualizowaliśmy mapę, coś tam robili chłopaki, to może przez to tak się zrobiło, chociaż nie wiem. Wszystko jest tak naprawdę możliwe. Co tu się wydarzyło, to nie wiadomo. Ale sobie oddam, bo wiem ile miałem rzepaku po live'ie, sobie sprawdzę. Po zapisie z live'a i wtedy gitara się ma, nie? Zobaczcie, trzy belki będą. Wincy raczej nie da. Pewno nie da, nie. To jeden przejazd został tylko. Mogę jeszcze tutaj tego mijaczka próbować cachnąć. O, dobra. O, skóry. Ja pierdź. Co za lak. Piękny. O, że się nie kręciłem w kółko. Dobra, dwie belki. Dawaj trzecią. Tutaj ten przejazd i poprzeczniak jeszcze zostanie. Widziałeś, panie Stasiu. Dobra, jest 100%. Wyrzućmy beleczkę. I doprosujmy sobie jeszcze to. Ło. No i będziemy mieli sprasowane. Robota zrobił na u sąsiadu. Proszę bardzo. O, sąsiad skończył. Proszę bardzo, sąsiad, szybko ci to poszło, ci powiem. No, pewnie, że tak, coś ty myślał. Trzy belki wyszły. No widziałem właśnie, że trzy belki. Nie dość, że szybko przyjechałeś, to jeszcze szybko skończyłeś. Widzisz, trzeba. Zapierdziele trzeba. Będziemy do nocy prawdopodobnie sumy dzisiaj zbierać. Ty co tam jeszcze coś działałeś dzisiaj? Nie wiem, może pojadę pozgrabiam jeszcze, wiesz? A ty nie masz swojej sumy do sprasowania?
No, bo pojadę prasować dalej, zobaczymy. Sumetyczną. Powiem, pogoda fajna, Rosy nie ma, to mógłby przyjechać, nie? No, może pojadę prasować. Dobra, tak jestem tym, będziemy się tam liczyć, nie? No dobra, nie ma problemu, dobra. W kontakcie, no, dobra, na razie cicho. No. Przelew, nie wiem, czy dzisiaj wyjdzie, raczej, a w sumie czekaj, może zaraz, od razu, ile to było? 300... 350. Poczekaj, można 300... 50, tak. Co? Można 50 przelewać. To daj 300, będzie dobrze. Jo? Tak. No ale to czekaj, no za sprasowanie to ile? A to dobra, to daj te 400 już, niech będzie z tym prasowaniem. Dobra, dzięki. Kurwa. No piwkiem dzięki, a się napier... Dobra, na razie. No, wara. Dobra, to wyjedziemy tędy jakoś. Dobra, wolę tędy jechać jednak. No tutaj troszeczkę ciasno już się łopaków zrobiło, jednak takimi dużymi maszynami to jest ciężkawo tu przejeżdżać. Więc trzeba uważać tutaj. W ogień. Kierunek w prawo i lecimy, poprasujemy sobie jeszcze troszkę. Akurat te parę minut jeszcze możemy sobie tutaj poprasować, do 30 minut tak dobić sobie odcinek. Jest obiadek piękny, do mnie przyszedł, tak więc już ślinka mi cieknie normalnie. Ale sobie jeszcze chwilę poprasujemy, żeby za sobie mieć już coś sprasowane u siebie. O ja pierdzielę. Pink to jest coś pięknego normalnie tutaj. Ale fajnie. Będziemy mieli też troszeczkę sprasowane u siebie. Somy. Tak naprawdę mam to jedno pole tylko skoszone zboża. Tak więc w kolejnym odcinku to zajmiemy się koszeniem trochę. Jakimiś pracami pożniwnymi, jakimś rozdawaniem gnojowic, coś tego. To więc trzeba będzie coś tutaj właśnie sobie podziałać też, o kurde. A tutaj, żeby pokos dopierdzielił. Czekajcie, tam werki byśmy sobie tutaj wrzucili, żeby ona nie przeszkadzała może. Aż tak bardzo. W robocie. Iść. I lećmy sobie tutaj. Dobra. I ogień do góry. No to akurat kościłem sobie na live'ie, na którym było losowanie. Tutaj dla wspierających oczywiście i dla widzów też. No serdecznie na live zapraszam, bo czasami tam jakieś akcje się dzieją. Jak nie bekowe, to jakieś tam rozdawanie dla widzów czy dla wspierających najczęściej. Tak więc serdecznie oczywiście na lewiki również zapraszam, bo ostatnio tych live'ów u mnie na kanale dosyć dużo się pojawiło. Tak więc też fajnie, że akurat był czas na to, żeby sobie te live'y właśnie porobić. Możemy tutaj ogarnąć całe oświetlenie i gra gitara. A na weekendzie sobie pewnie odcinek nagram, żebyście mieli na tygodniu jeszcze jakiś odcinek, może na poniedziałek sobie nagram. Od biedaka jeszcze, tak więc też fajnie, czy koledzy zamiędzy bardziej powiedział. Bo mam do przetestowania jedną rzecz, którą będę chciał właśnie na odcinku sobie tutaj z tej serii przetestować, zobaczyć jak to będzie nam tutaj działało. Na live już pokazywałem co to jest, tak więc kto widział, ten wie. Dobra. No jednak ja mam tutaj trochę więcej sumy. Druga belka już wyszła. No, jednak tutaj w dół to jest chwila moment, prasowanie gorzej i pod górę. Jednak troszeczkę ciężej wychodzi. Ale bo i tak się to sprasuje i tak bez żadnego problemu. Widzicie, łąka przetrząśnięta i no zgrabić, sprasować i zebrać. Też będziemy mieli siano już ładnie zrobione dla naszych krówek, bo dosyć tego siana mało ostatnio było, tak więc trzeba będzie tutaj troszeczkę sobie nadrobić tym siankiem. Dobra, to jest jakieś wyjazdy na pole, czy to czy na pole, na poprzeczniak jak bardziej bym powiedział. Na drogę. No to się ogarnie, dobra. I cyk, kolejny. Ta kolejna berka w ogóle będzie. Więc akurat fajnie, że nie tu pod górę, tylko że gdzieś tutaj bardziej tak na górce ta berka będzie. Będzie oczywiście o wiele lepiej do pozbierania później i tak dalej. I łogiń. Łogiń pod górę, łoporowo, całodobowo, jak to się mówi. I bajunia. No jakbym tutaj na biegach sobie grał, no to by tu było fajnie, ale już niedługo możliwe, to, że tak będzie, że będziemy sobie grali na biegach, to te maszyny powinny dosyć fajnie sobie tutaj działać. Tak to wiecie, gaz opór by tutaj zapiął i gra gitara, nie? Tak to jednak automat to czasami dopasuje taki bieg, że mój Jezus. No w sumie jednak tak, bo tutaj jednak header Bizona jest troszeczkę większy niż od chłopaków w Bistuli. Tam to też co innego, nie? No to też troszeczkę co innego. Jednak tutaj troszeczkę
wincy bierze Hadar, to i wincy słomy jest. No i słomy znowu będzie dosyć spora, tam będziemy sobie słomę na pełnej sprzedawali. Gdy pełny zbiornik był, to trzeba tutaj, o, tyk. Zobaczcie, znowu na dołku będziemy mieli kostkę, tak więc fajnie. Pod górę nie będziemy musieli aż tak bardzo zapierdzielać tam, bo wszystkie belki prawie, że będziemy mieli tutaj. Cpik. I łogień do przodu. No to 3 pokosy zostanie do sprasowania, 30 minuta odcinka, dosyć fajnie, bo za dużo pracy, można powiedzieć, że w sumie zrobiliśmy trochę roboty, jakby nie było. Ale dwie prace tylko, tak naprawdę. Ale jak oczywiście się podoba, to możecie zostawić elegancką mapeczkę do góry. 4 pokosy zostały, więc sobie wrócimy w dół i będziemy kończyli ten odcinek. Chyba tutaj za bardzo nie zanudzać tym prasowaniem, bo to wiadomo, jak jest. Rura, mariolka, dawaj. Gaz łopór, łopurowo całodobowo, jak to się mówi. Jeszcze obiadek zjeść, żeby nie wystygł. Bo ostatnio to obiadki mam tak, że normalnie jak nagrywam, to zawsze mam ten obiad i zawsze zimne sobie zjadam. Zazwyczaj tak bywa. Fajnie jakby było. Można zjeść sobie cieplutki obiadek, a mam elegancki Belda Fantastic, normalnie. Jezus. Coś pięknego. Oczywiście jak to się je ogląda odcinek, to życzę smacznego. Dawaj, 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 malinka. Nie ma czasu tutaj. Tutaj belka nam jednak wyjdzie u góry. Jakbyśmy tutaj to zabrali. Tu jest dziwna kolizja akurat. Ale ciekawe, czy w nią nie przypierdzielę. No dobra, akurat się udało, że nie wyrąbałem w nią. Maś dziwna normalnie. Dawaj ten wsteczny. Dobra, stój. Znowu w belkę nie wjechać. Odbiera kopuszczone, więc możemy sobie pomału tutaj wjeżdżać. Ale będziemy mieli 100%, tak więc nie ma co tutaj się za bardzo rozpędzać. W hamulce są akurat te git, tak więc bez problemu nam nie ucieknie tutaj traktor z prasą. Pyk. A jakbyśmy ją tu mogli sobie tak zastopować, żeby ona nie odleciała. Dobra. No i gra gitara. Udało się to ogarnąć, więc bajunia. Prawie 20 już w farmingu. Ja pierdzielę, jak to zleciało. Ciemnica już się zrobiła. Ale tak to jest niestety. Tak to niestety bywa. Nic tutaj nie działa, żadne tam jakieś te smury, coś ten tego. Nie bardzo, nic tutaj nie działa. O kur, czoki. Ale to robił lak. Że poszedł. Aż miło, dobra. To myślę, że w tym odcineczku to będzie tyle. Jak się podobało, oczywiście zostawiajcie łapki do góry, suby na kanale, wpadajcie do chłopaków. Również na odcinek z Odbiedaka i do następnego odcinka. Na razie, trzymajcie się. Cześć.